Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował o stopniowym znoszeniu obostrzeń dla 11 województw. W pozostałych 5, ze względu na trudną sytuację epidemiczną, wszystkie restrykcje zostaną utrzymane. W przyszłym tygodniu rząd ma ogłosić szczegółowy plan otwarcia poszczególnych branż gospodarki, między innymi hotelarskiej i gastronomicznej. Województwo śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie i opolskie, to w tych województwach utrzymujemy dotychczas obowiązujące obostrzenia, czyli wszystkie te reguły, które do tej pory obowiązywały w skali całego kraju, w tych 5 województwach będą obowiązywały przez najbliższy czas. Te województwa to są między innymi takie regiony, gdzie ten wskaźnik zakażeń jest powyżej 35, ale nie był to jeden parametr, który braliśmy pod uwagę. Po prostu staraliśmy się wyodrębnić tą grupę województw, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza. W pozostałych województwach wykonujemy takie 2 wyraźne kroki. Po pierwsze, przywracamy edukację hybrydową w klasach 1-3, czyli wszystkich tych 11 województw, zaczynając od województwa małopolskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubelskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, podlaskiego i lubuskiego. To są województwa, gdzie przywracamy od najbliższego poniedziałku naukę w systemie hybrydowym, podkreślam, hybrydowym. Drugie zagadnienie, które analizowaliśmy, to jest działalność usług. Mówię tutaj o branży beauty, fryzjerach, kosmetyczkach. Również w tych województwach, również od 26 kwietnia przywracamy funkcjonowanie salonów urody, zakładów fryzjerskich i zakładów kosmetycznych.